Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Technikalia. Słuchajcie, dzisiaj zaprezentuję Wam moje twarde dyski, a więc nośniki danych, na których będę miał sprzęt swój Windowsa 10 oraz, słuchajcie, inne pliki typu jak gry, filmy, muzykę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dyski twarde, o dysk twardy, bo ogólnie będę miał w komputerze wewnętrzne dwa dyski, dysk zwykły, słuchajcie, twardy HDD, natomiast też będę miał dysk SSD. I tylko pokrótce mniej więcej tutaj powiem, jakie, słuchajcie, produkty wybrałem, ale zanim do tego przejdę, muszę Wam powiedzieć, słuchajcie, że jeżeli ktokolwiek gra w gry nowe, a więc nowości, natomiast jeśli jeszcze na przykład też chce założyć swój kanał na YouTube, to niech przemyśli bardzo dobrze, słuchajcie, rozwiązania, jeżeli chodzi o wielkość twardego dysku. Ja poprzednio, słuchajcie, miałem dysk twardy 1 terabajta i muszę Wam powiedzieć, że miejsca po prostu mi brakowało. I to muszę Wam powiedzieć, dość często miałem sytuację, gdzie chciałem nagrać, słuchajcie, jakiś film z gry na przykład, a miejsca już nie było. Trzeba było wyłączać, kopiować, usuwać i tak dalej, to w ogóle, słuchajcie, po prostu jedna wielka masakra. Dlatego też, słuchajcie, jeśli naprawdę chcecie się zajmować swoim kanałem na YouTube, będziecie grać w dużo gier, szczególnie tych nowych, które zajmują bardzo dużo miejsca, słuchajcie, naprawdę ja osobiście proponowałbym, słuchajcie, właśnie dysk twardy HDD, zwykły, normalny, talerzowy o wielkości 2 terabajta. Natomiast jeżeli chodzi o dysk SSD, zależy to, jakie, słuchajcie, ma fundusze. Ja myślałem wstępnie, że to będzie jakieś minimum 256 GB, natomiast no niestety te fundusze troszeczkę były, że tak powiem, przez kartę graficzną. Wszystko, słuchajcie, przez kartę graficzną. Przez ceny kart graficznych. Jeśli chodzi, słuchajcie, o właśnie SSD, niestety musiałem zakupić, słuchajcie, mniejszą wersję. I to jest tak mniej więcej dysk tylko i wyłącznie, słuchajcie, na programy i na system operacyjny i nic więcej tam nic nie zapisuje. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, jeżeli chodzi o prędkość włączania się Windowsa, to trwa naprawdę, to nie wiem, 5 sekund, 10 sekund. Naprawdę jest różnica, jak w ogóle system Windows naprawdę się zachowuje. W moim poprzednim komputerze, gdzie miałem Windowsa 7, i to wszystko było na zwykłym HDD, słuchajcie, to trwało naprawdę bardzo, bardzo długo. Myślałem, że dość krótko, ale patrząc teraz na to, co jest, jak komputer mi działa, to było jakieś lata świetlne, naprawdę. Teraz to wygląda zupełnie, słuchajcie, inaczej. Windows mi się odpala i automatycznie już mogę korzystać z komputera. Tamtym musiałem sobie tam jeszcze odczekiwać parę tam minutę, dwie, żeby tam to wszystko mu się poukładało i dopiero wtedy, jeżeli ewentualnie jakiekolwiek programy odpalałem. Teraz, słuchajcie, wszystko naprawdę działa płynnie. Naprawdę bardzo, bardzo polecam dyski SSD, ale może szybko przejdźmy do moich dysków twardych, jakie ja sobie, słuchajcie, wybrałem. Słuchajcie, pierwszym dyskiem, jaki zakupiłem, to był właśnie dysk HDD Toshiba P300 Performance 3,5-2 TB. Słuchajcie, gdybym wiedział, że cena tak spadła, bo ja za 2 terabajty, słuchajcie, płaciłem przy zakupie około 285 zł, teraz widzę, że 2 terabajty kosztują 252, a 3 terabajty 300, słuchajcie, 15 zł. Zainwestowałbym właśnie w 3 terabajty i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że to byłby naprawdę strzał w dziesiątkę, te 3. To już takie, słuchajcie, to już jest ok, nie? 3 tera jest zapasu naprawdę pod dostatkiem. No ale jak, słuchajcie, zakupiłem właśnie tą wersję 2 terabajty i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy, jestem bardzo z niej zadowolony, z tego dysku twardego. Na sam koniec tego filmiku pokażę Wam test na moim komputerze, jeżeli chodzi o dysk SSD i dysk HDD. Zobaczycie, jak to mniej więcej tu wszystko, słuchajcie, współgra i funkcjonuje w moim, słuchajcie, komputerze. O wszystkich tych funkcjach dodatkowych, jakie ten twardy dysk, słuchajcie, posiada, nie będę tutaj za bardzo mówił. Jedyną taką rzeczą dość ważną jest taki system, słuchajcie, on się chyba bodajże nazywa, ale zaraz sprawdzę, żeby nie było. Antywstrząsowy, to chyba się nazywa, słuchajcie, parkowanie. Ale cholera, no nie chcę tutaj, słuchajcie, jakiegoś bąka walnąć.
że nie wiem, co ja mam, co kupiłem. Znaczy, parkowanie, słuchajcie, polega na tym, że jeżeli dysk przez jakiś czas po prostu nie jest w ogóle, nie działa, to taka igła, która tam ten talerz czyta, przechodzi w taki tryb parkowania, a więc ogólnie ta igiełka po prostu przesuwa się, żeby w ogóle nie być na talerzu, tylko gdzieś poza talerzem, że w razie W, to szczególnie jeżeli chodzi, ważne jest o przenoszenie tego twardego dysku, to żeby po prostu się tam nic nie rysało, nic się nie psuło, a więc to taka jedyna, słuchajcie, rzecz. Toshibę, słuchajcie, wybrałem z tego względu, że poprzednio też miałem, słuchajcie, Toshibę parę ładnych lat, zero problemów, zero jakichkolwiek reklamacji, gwarancji, absolutnie nie musiałem nic tutaj takich rzeczy, słuchajcie, wykorzystywać. Ogólnie większość ludzi ogólnie Toshibę bardzo sobie chwali, szczególnie właśnie tą nową wersję P300. Naprawdę ja osobiście Wam bardzo ją serdecznie, słuchajcie, polecam. Jeżeli chodzi o dysk SSD, tutaj, słuchajcie, wybór też jest dość spory, coraz większy. Chciałem sobie kupić tą 256, niestety ta cena po prostu jest dość, znaczy może nie wysoka, natomiast no, budżet mój został, słuchajcie, okrojony i to bardzo, bardzo przez karty graficzne, dlatego też po prostu musiałem zainwestować sobie w mniejszą 128 za 190, słuchajcie, 9 zł. Znaczy ja płaciłem za nią dokładnie chyba 210, 215, coś koło tego, więc ogólnie ceny maleją bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę warto zapatrzyć się, słuchajcie, w dysk SSD, naprawdę. Jeżeli nawet się boicie, jak to montujesz, jak to się montuje i tak dalej, tak jak ja to miałem takie obawy, w ogóle co to jest za dysk twardy SSD, gdy się dowiedziałem, słuchajcie, o takich dyskach po raz pierwszy, to naprawdę miałem też wielkie, wielkie obawy. Natomiast naprawdę, jeżeli chodzi o sam montaż, jest on bardzo prosty, bardzo taki intuicyjny i naprawdę dużo, 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 dużo daje, naprawdę, bardzo dużo daje. I wybrałem firmę, słuchajcie, Adata, chciałem na początku sobie wziąć Goodramy, natomiast tam ludzie z forów internetowych mówili mi, żeby właśnie sobie wziąć Adata, jest po prostu lepsza. I może faktycznie jest lepsza, nie mam żadnego pojęcia. Wiem na dzień dzisiejszy, że funkcjonuje ona bardzo dobrze, jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. A więc teraz, słuchajcie, reasumując, 128 GB mam na system i na programy. Nie ukrywam, że tylko troszeczkę jest mało i boję się, że w pewnym momencie dojdę do sufitu i nie będę po prostu mógł nic więcej tam instalować. Jak na razie, słuchajcie, mi wystarczy, a więc poczekam sobie. Jak będzie potrzeba, sobie dokupię jeszcze jedną SSD, żeby mieć po prostu dwa razy 128 na przykład, albo sobie już zainwestuję w 256. No zobaczymy zresztą, słuchajcie. Ogólnie ceny są dość wysokie. Tak też myślałem o jeden tera, ale no to widzicie, ceny są po prostu kosmiczne, 1000, prawie 400 zł za 512, 619 zł. To są ceny po prostu, słuchajcie, jeszcze troszeczkę za wysokie, żeby można było, słuchajcie, aż tyle pieniędzy inwestować. Choć ja nie mówię, że tutaj nie ma, słuchajcie, jeżeli ktoś po prostu ma takie fundusze, to jak najbardziej serdecznie polecam, im więcej, tym lepiej, tak? Jeszcze mam dwa dyski, ale już zewnętrzne. To są dokładnie te dwa dyski, też to Shiby Canvio 1 terabajta. Tutaj muszę Wam pokazać, to jest mniej więcej coś takiego, USB 3.0. I takie mam dwa i każdy ma z nich 1 tera. I to jest takie moje też takie zabezpieczenie, słuchajcie, gdybym nie miał brak miejsca, to tutaj te dwa dyski, słuchajcie, mi funkcjonują bardzo dobrze, jestem z nich zadowolony, a więc łącznie mam tutaj dwa i twardy dysk wewnętrzny też dwa, więc razem mam 4 terabajty. No i ogólnie jestem w miarę, słuchajcie, spokojny, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o filmiki nagrywane za pomocą programami, jeżeli chodzi o gry, później to wszystko renderowanie i tak dalej, to potrzebuje dość dużo miejsca, a jeżeli mam taką rezerwę, słuchajcie, jeżeli chodzi o twarde dyski zewnętrzne, to sobie nie mogę, to nie mam obaw się, że miejsca mi może zabraknąć, bo jeżeli cokolwiek jest nie tak, to mogę sobie po prostu przerzucić jakąś zawartość dysku twardego wewnętrznego na dysk po prostu zewnętrzny i tyle, prawda? I mam już wolne miejsce. To tylko przejdźmy jeszcze do rankingów na Morelenet, słuchajcie. Toshiba na pierwszym miejscu. Też jeszcze, słuchajcie, dużo, dużo ludzi chwali sobie dyski właśnie Western Digital WD. Też miałem... Też właśnie tutaj ludzie mówili, że bardzo są dobre i warto je wziąć. Natomiast, słuchajcie, no ja zawsze jestem...
tego zdania, że jeżeli miałem poprzedni jakąś rzecz danej firmy, która się sprawdziła, lepiej po prostu dalej iść, brnąć. Może to ślepa uliczka jest, słuchajcie, dalej w tą firmę i inwestować w inne rzeczy. Tak samo dokładnie zrobiłem z firmą Toshibą. Poprzednie indeksy były rewelacyjne, bez jakichkolwiek problemów, dlatego też teraz też kupiłem właśnie dysk tejże, słuchajcie, firmy. Ranking. Sami tutaj widzicie, na cenę najbardziej popularniejsza jest Toshiba 1 Tera, później jest, słuchajcie, WD, no i później kolejne dwa miejsca, słuchajcie, 3 Tera i 2 Tera. A więc, no, i ceny też są nawet dość dobre. Ranking SSD, słuchajcie, no tutaj właśnie te Good Ramy i Samsungi są takie najbardziej popularne. O tej firmie, słuchajcie, w ogóle nie słyszałem, nawet nie będę wypowiadał. Samsungi, Adata. I teraz ogólnie, słuchajcie, wszystkie dyski właśnie SSD naprawdę są bardzo dobrej jakości i tak naprawdę bez najmniejszych obaw można śmiało brać jakikolwiek. Natomiast lepiej się posilić, słuchajcie, właśnie rankingami, opiniami, testami na internecie, na YouTube, zobaczyć po prostu, jaki dysk jest, słuchajcie, dla Was najlepszy. I to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o moje dyski twarde, słuchajcie. Zaraz zobaczycie, słuchajcie, test moich dysków twardych i zapraszam Was serdecznie do komentowania, lajkowania i oczywiście subskrybowania i do zobaczenia na moim kanale. Pozdrawiam, pa, pa.